Witam Was, tutaj Ted Bundy i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play Pokémon Crystal. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać miasto Krutik City i będziemy starali się zdobyć czwartą odznakę w regionie Johto. W moich Pokémonach nie zaszły chyba jakieś zmiany, jedynie Sudowoodo wrzuciłem do boksa. No i chyba tyle. Aha, jeszcze Bellsprout ewoluował w Whipping Bella. To jest też taka nowość. Tak się Whipping Bell prezentuje. I jest on na 21 levelu. Tak więc weźmy sobie najpierw do Pokécentrum. I zobaczmy. Oho, jakaś postać wyszła. Zobaczmy, co jest nowego. Postać podeszła do siostry Joe. I jest to Bill. Jest to chyba ten Bill, który w grach pierwszej generacji, w Red, Blue, Green, wszedł chyba do tej kapsuły takiej i zamienił się z Pokémonem. Tutaj spotykamy go po raz kolejny i daje nam on chyba Time Kapsułę, czyli kapsułę czasu, albo udostępnia nam taką opcję, dzięki której będziemy mogli przesyłać sobie Pokémony z pierwszej generacji, z gier Red, Blue, Green, Yellow do gier Gold, Silver, Crystal. Jeszcze będziemy mieli kolejną opcję, ale to potem. Zaprosił nas tam do swojego domku w Golden Road City, który na pewno odwiedzimy w przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Uzdrowmy swoje Pokémony. Nasze Pokémony są świeże, zdrowe i naoliwione i możemy wyruszyć do zwiedzania tego miasta. Wejdźmy na razie do domku po lewo z głównej drogi wchodzącej do miasta. Siedzi w nim mężczyzna, który chyba czyta jakieś pisemko i zagadajmy do niego. Okaże się, iż dostaniemy od niego pewien przedmiot. Przedmiot ten jest to Item Finder, który pozwala nam znajdować losowo różne itemy. Skończmy tą gadkę i wyjdźmy z jego domu. Teraz udamy się do domu, do takiego pomieszczenia, raczej to jest teatr tańców, dance teatr. I zagadajmy najpierw do tego pana w kapeluszu. Są tutaj kimono girl, czyli dziewczęta w kimono, jakoś tak. I oczywiście z tymi paniami musimy walczyć. Zaraz zobaczymy, jakiego mam pierwszego Pokémona. Jest nim Smoczum. Tak więc zagadajmy do pierwszej pani w zielonym kimono. Oczywiście odbywamy z nią walkę. Kimono girl na oko chce z nami walczyć, znaczy bardziej to my chcemy. I ma ona Flareona, czyli ewolucję Eevee za pomocą kamienia ognia. My mamy Smoczuma, jednakże to nie jest dobra opcja. Więc lepiej zmieńmy Pokémona na Poliwhirla, który będzie miał większą przewagę nad Flareonem. Flareon użył Ember, co jest nieefektywne na mojego wodnego Pokémona. Tak, jest to nieefektywne. No, na Smoczuma miałoby to gorszy efekt, gdyż byłoby to super efektywne. Używamy Water Gunna. Jest to super efektywne, jednakże życie nie spada mu tak szybko, jak to byłoby, jak się tego spodziewałem. Flareon użył Sand Attacku, którym obniżył mi celność. Tym samym Water Gunem nie celnąłem. Spróbuję jeszcze raz. I tym razem już poprawnie Poliwhirl wykonuje atak i odsyła Flareona do Pokébola. Smoczum otrzymuje expa, Poliwhirl otrzymuje expa i Poliwhirl przechodzi o level wyżej na 26. Na oko zostaje pokonana i my otrzymujemy 1224 pieniążków. Zagadamy do kolejnej pani, tym razem jej strój ma kolor taki niebieski.
Oczywiście toczymy z nią walkę kolejną. Ta nazywa się Sayo i ma również jednego Pokemona. Tym razem jest to Espeon, czyli kolejna ewolucja Eevee'ego, która ma typ psychiczny. Użyjmy może Ice Puncha. Espeon używa Tail Whip, czyli obniża mi defensywę. Ice Punch tak niejako zadziałał. Obniżył mu troszeczkę HP, jednak do połowy jeszcze brakuje. Espeon, podobnie jak Flareon, w poprzedniej walce użył Sand Attacku. Ja jeszcze raz Ice Punchem próbuję atakować. No i w tym momencie chyba będzie walka zakończona, wygram. Chyba, że nie celnie smoczum. Nie, celną smoczum. I walka jest wygrana. Kolejna kobieta w kimono została pokonana. I smoczum przeszedł na level 21. I smoczum chce się nauczyć ataku Confusion. Jednakże nie może poznać, gdyż zna już 4 ataki. I my musimy zapomnieć jakiś atak, aby po prostu smoczum mógł poznać Confusion. Tak więc niech zapomnie Lick, a nauczy się Confusion. Kimono Sayo została pokonana. Otrzymujemy tyle samo kasy, co w poprzednim przypadku. Następna kobieta ma ubiór czerwony. I jak z poprzedniczkami, toczymy z nią walkę. Ta nazywa się Zuki i podobnie jak poprzednie ma jednego Pokemona oraz ewolucję Eevee'ego. Tym razem jest to Umbreon, czyli Pokemon typu Mrok. No zobaczmy, jak Confusion tutaj się spisze. Niestety nie sprawia to żadnego efektu na Umbreonie. Użyjmy Ice Puncha. Tak, wiraz oko. Umbreon używa Pulsuit, które jest super efektywne na mojego Pokemona. Tak więc zmieńmy sobie może na Quillawę. Użyjmy Ember. No, dużo obrażeń to nie zadaje, ale lepsze to niż nic. Spróbujmy Quick Attackiem coś zdziałać. Rewelacji również nie ma, no ale cóż poradzić. On również swoim Pursuitem dużo nam nie zadaje, więc szanse są wyrównane, a raczej już my wygramy. Umbreon jeszcze chybił swoim atakiem, a my ponawiamy Quick Attack. I kolejna kobieta została pokonana. Quillawa ma level 25. I Zuki zostaje pokonana. Zmieńmy sobie może, albo nie zmieniajmy jeszcze Pokemona. Kolejna pani to ma niebieskie kimono, podobnie jak miała to wcześniejsza. Też miała niebieski kolor stroju. Ona się nazywa Kuni i również ma jednego Pokemona, jest nim Vaporeon, czyli wodna ewolucja Eevee'ego. My używamy Whipping Bella. Wine Whip powinien być jakiś super efektywny na Vaporeona, gdyż jest on typem wodnym. No fakt, że jest to super efektywne, jednakże dużo HP to mu nie zabrało. Jednakże zawsze coś. Ponówmy Wine Whipem. I jeszcze raz nam pozostało użyć to. Każdy zauważył z nich, że zna Sand Attack, czyli że obniża nam celność. Ale Whipping Bell nie przejmuje się tym. I Wine Whipem kończy tą walkę. Otrzymuję expa jednakże do levelu, do kolejnego levelu, jeszcze troszeczkę za daleko. Jeszcze troszeczkę brakuje. Została nam ostatnia Kimono Girl do pokonania. Zmienimy sobie tylko Pokemona ze Smoczuma na Quillawę, gdyż został nam jeszcze Jolteon do pokonania, o ile dobrze wiem. Jeszcze Jolteona nie widzieliśmy spośród wszystkich ewolucji tego Eevee'ego. Kimono Girl Miki tym razem. I wysyła tak, dokładnie Jolteona, Pokemona typu elektrycznego. My użyjemy Quillawę i użyjemy Ember. Jeszcze cios krytyczny wpadł i wystarczy jeszcze jeden cios, aby zakończyć tą walkę. Jolteon użył Thundershocka, też zabrało mi troszeczkę HP, jednakże Quillawa kończy tą walkę
i wszystkie Kimono Girl zostały pokonane. Kimono Girl Miki zostaje pokonana i otrzymujemy tyle samo kasy. Schodzimy teraz z podestu i podchodzimy do pana w cylindrze na głowie, aby odebrać jakąś nagrodę. A jaką, to za chwilę się dowiemy. Dostajemy HM03, czyli jest to Surf, atak wodny, dzięki któremu będziemy mogli używać poruszać się po wodzie, będziemy mogli płynąć na jakimś Pokemonie. Jednakże, aby móc tego używać poza walką, musimy oczywiście zdobyć czwartą odznakę, którą zdobędziemy w Ecruteak City. Jednakże wcześniej, przed walką z liderem, odwiedzimy sobie jeszcze jedno miejsce godne uwagi, gdzie zobaczymy ciekawe Pokemony. Tak więc wyruszamy teraz do Barnet Tower, o ile dobrze pamiętam, chyba tak się nazywała ta wieża. Teraz zobaczymy. Jest już tabliczka, przeczytajmy napis. Tak, Barnet Tower. I zobaczmy, co tam się dzieje właściwie. Wchodzimy do takiej jakby zrujnowanej wieży, nawet nie do końca, i podchodzi do nas jakiś chłopak od razu, jest z nim Eusin. I on poluje na Pokemona Suicuna. Czyli jest to Pokemon legendarny, jeden z legendarnego trio psów, które szwędają się po Johto. No ale czy go uda nam się spotkać, to zobaczymy. On to jest chyba nasz dobry znajomy. O ile dobrze pamiętam, nazwałem go Zgrzyt. Nie miałem wtedy pomysłu na jego nazwę, no ale cóż. Tutaj również są dzikie Pokémony, zaatakował nas dziki Rattata. Nie chcę z nim walczyć na razie, na chwilę obecną ten Pokémon mnie nie interesuje. I ruszamy dalej w kierunku Zgrzyta. Zgrzyt nas z plecami zauważa, nie wiem jakim cudem, ale może w krokach nas słyszy. I rozpoczyna z nami rozmowę, która, znając życie, zakończy się walką. Oczywiście walka musi być rozegrana, jak żeby to mogło być, żeby przy spotkaniu nie mogło być walki. Oponent chce z nami walczyć i wysyła Huntera, czyli Pokemona typu duch. No zobaczymy, jak Quillava się spisze, chociaż wątpię, żeby Ember jakoś zadziałał, no ale zobaczymy. No, tak powiedzmy, że ujdzie. Hunter używa Cars. Ucina sobie HP, jednakże rzuca na mnie jakąś klątwę. Ale Quillava używa Ember po raz kolejny i Hunter zostaje pokonany. Pozostały mu jeszcze 3 Pokemony, a następny to jest Croconaw, czyli ewolucja Totodile'a, jego Pokemona wodnego. Zmieńmy na Whippinbella. Jest Croconaw na levelu 22. A my rzucamy Whippinbella. One Whip powinien niejako zadziałać super efektywnie. No, do połowy też troszeczkę brakuje, ale lepsze to niż nic. Croconaw użył Leer, czyli obniżył nam znowu defensywę. A my powtarzamy Wine Whip, jest to super efektywne, jeszcze jeden cios i Croconaw przegra. Croconaw używa Bite, które mogło nas potknąć, jeszcze raz używa. Ale Whippinbell nie jest potknięty, więc pokonuje Croconawa Wine Whipem. Otrzymujemy Expa i mamy już 22 level. Następny Pokémon Zgrzyta to Magnemite, typu elektryczno-stalowego. Oczywiście zmienię Pokemona na Quillavę, której Ember powinien być super efektywny, gdyż Magnemite ma typ stalowy, który jest wrażliwy na ogień. Tak więc użyjmy Ember. Jeszcze cios krytyczny nam wpada i jest to super efektywne i na jednego ciosa pada. Magnemite Zgrzyta. Ostatni Pokémon to jest Zubat. Jednakże nie będę zmieniał Pokémona, już nie będziemy cudować.
Zobacz, jest na levelu 20. Powinien paść w dwóch ciosach, jednakże zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli nic się nie wydarzy, to przy drugim ataku padnie. Tak też się dzieje i walka ze zgrzytem jest wygrana. Zgrzyt zostaje pokonany. I my otrzymujemy kaskę. Wieża się zaczęła trząść. Ojej, spadamy do jakiejś dziury. Zgrzyt też nie wie, co się dzieje. No ale cóż. Spadamy do jakiejś... na jakiegoś pomieszczenia, to jest... no do jakiegoś pomieszczenia, no ale zobacz... da fuck. Są to trzy legendarne Pokémony, są to trzy legendarne trio z regionu Johto, które odskakują na wszystkie strony. Był tam Entei, Raikou i Suicune. Suicune właśnie do nas podchodzi. Przypatrzył nam się i ucieka, tak jak inne Pokémony, inne legendarne psy. No niestety uciekły nam one, jednakże ktoś nas zaatakował, ale wątpię, aby to był jakiś legendarny pies. Oczywiście nie jest to. Jest to tylko zwykły i normalny Zubat, który jest, no, mało wartościowy. Idźmy dalej i jest Eusin, o ile dobrze znam go. Tak, Eusin jest zszokowany. Jestem zszokowanym. On tyle lat szukał tego Suicuna, a nam się od razu udało. Ale dzięki nam po części zobaczył tego Pokemona i spełnił swoje marzenia. Eusin wychodzi z tej jaskini i my też to zrobimy po ucieczce walki z dzikim Pokemonem. Jest to Koffing, Pokemon typu trującego. My wysyłamy Quillawę, ale używamy opcji Run i wychodzimy na górę do wieży i wychodzimy z wieży. Pojawił się jakiś dziadek, tego chyba go wcześniej nie było, ale dobrze mi się wydaje. A, ta wieża spłonęła w ogniu. Trzy jakieś tam Pokemony coś zrobiły. Są to legendarne Pokemony. O, ktoś do nas dzwoni, jakiś Picnicker Lis. Aj, srał cię pies. Jest to jakiś trener, którego musieliśmy pokonać po drodze i po prostu wymieniliśmy się numerami telefonu, nie wiem po co, żeby tylko mnie męczył. Teraz powinniśmy iść walczyć o odznakę, jednakże to zobaczymy w odcinku następnym. A w tym żegnam się z wami. Do zobaczenia, cześć i czołem.